Dzień dobry, przed nami kolejny dzień pełen przygód w stolicy Ruandy. Jest rześki, słoneczny poranek i jedziemy na targ warzywno-owocowy Nyabugogo. No cześć, siemanko, jest następny dzień, przyjechaliśmy motocyklami do marketu, który nazywa się Nyabugogo i jest z nami Jonas. Hi Jonas. Hello. Jonas is our guide and he will show us Kigali today. Yes. By the way, if I can ask you, I saw the bicycles that carry people. Are they cheaper than motorcycles? They are cheaper than motorbikes, but they are so mechanics, you know? They are a bit difficult to ride, those bikes, but literally they are cheaper than motorbikes. This was 700, so bicycle can be like 500 or less? 300. Ah, okay. Let's go. Czyli kolesie, którzy nie tak jak my motocyklami, tylko można przyjechać sobie rowerem, chociaż to pewnie na mniejsze odległości, bo jest wolniej, ale wożą normalnie rowerami ludzi, wsiadasz z tyłu na takie siedzonko, teraz pewnie zobaczycie to, bo to nagrałem po drodze i jedziesz. People of Rwanda are very friendly. That's why when they see white people, they just want to talk to them, they want to hug them, ask them, yeah, things like that. That's fine. Okay. But sometimes they don't want to be recorded also. Yes, of course. They don't want to be recorded. But of course, they have the right to not to be recorded. Yes, but don't worry. They are very friendly. Okay. Fine. Jesteśmy na rynku, gdzie można kupić warzywa, jak widzicie. Jest to mnóstwo stoik i ogromny tłok. I owoce. Tu macie ananasy. What is the white thing on the tomato? Tomato. That's the product to protect them. Ah, to protect them from getting bad, going bad. Czyli to pani coś takiego stosuje, żeby po prostu te pomidory się nie zepsuły. Ludzie syczeli na nas trochę? Tak. I nie wiemy, czy to chodzi o to, że nas wołają, czy że nie chcą sobie nagrywać. Chyba tak, bo jedna pani syknęła i zapytała się, jak, co tam słychać, jak się mamy, bo tak. To jest mocno podobne do tego, co było na Haiti, że ludzie podchodzili do mnie, znaczy, że ludzie z daleka syczeli, ale to chodziło o to, że oni po prostu wołają. Natomiast niektórzy ludzie tutaj pokazują wyraźnie, że nie chcą, żeby ich nagrywać, nie? Także no cóż, nie nagrywam ich, tylko nagrywam siebie gadającego, a może przy okazji ich. Koleś pocisnął z workiem. Ania robi sobie selfie z dziewczynami, a raczej robi im zdjęcie. Chciała zdjęcie, więc jej zrobiłam i pokazała. We just bought our product here, the tomatoes. Just out of 1,000, you know? 1,000 for the tomatoes. It is just $1, you know? For the tomatoes or for everything? For the tomatoes. Ah, okay. And this piece is just 400, you know? It is like $0.50. Kuna gai rata? Dewa ni temeli desa. Wame bilibin gai? Chirani. Ale wiecie co, już parę osób pokazało mi, że nie chcą, żeby ich nagrywał. Także no, trzeba uszanować to i wtedy chować kamerę i po prostu nagrywać siebie. No nie chcą, no to nie chcą, mają prawo nie chcieć. What kind of vegetables are these? These are carrots, no? No, this one. It's name in Rwanda, you know? Ah, it's the local name. Let's buy some. This one? Yeah. Okay. I travel, you know, I have a YouTube channel. For what? Can you tell me what is the language in which people here talk? They talk in Rwanda. The Rwanda. In the whole country, right? The whole country. And just have a single language, you know? Yeah. To tak a propos nawiązuje do naszej rozmowy z Anią wczoraj. Wczoraj Ania zauważyła słusznie, bo w sumie jest dłużej w Afryce, że Uganda od Rwandy różni się także pod względem tego, że w Ugandzie jest bardzo dużo języków i tak jakby plemion, które dzielą się zależnie od lokalizacji i nie są tak bardzo zjednoczeni jako Uganda, tylko bardziej dzielą się pod tym względem właśnie plemiennym, językowym. Tak jakby tam jedyny wspólny język to angielski, ale i tak nie wszyscy umieją po angielsku. Więc jest tak po prostu, że jak osoba
nawet z centrum Ugandy pojedzie na południe, to czasami nie może się dogadać, chociaż jest w swoim kraju. Czyli jest tak, że oni nawet muszą mówić po angielsku, żeby się ze sobą dogadać, prawda? Tak, a i tak nie wszyscy mówią. Ci, co nie szli do szkoły, nie mówią po angielsku. I też trochę widać to po tym, jak państwo jest zorganizowane, że państwo tutaj w Rwandzie jest silniejsze. Tak. Bo oni są wszyscy Rwandyjczykami, mimo tego, że tam te plemiona i tak dalej. A w Ugandzie tam każdy sobie trochę i to państwo jest takie słabo zorganizowane. I tu wszyscy mówią w jednym języku, czują się Rwandyjczykami, mówią tak o sobie. W Ugandzie raczej mówią plemionami, miejscami, skąd są. Ten koleż, który tam krzyczy, to jest preacher, czyli pastor. Wiadomo, o co chodzi. Zobaczcie, a tutaj jest to, o czym mówiliśmy, czyli macie tak. Macie motocykle, ale są też i rowery, którymi się jeździ. Po prostu wsiada się na taki rower i on cię wiezie jako pasażera. Jonas właśnie powiedział mi coś ciekawego o tych rowerzystach. It's a dangerous job, right? It's a dangerous job because you know, because you're using much of energy, it is cause kidney disease. But to prevent them, they just use some measures to prevent those kinds of troubles, you know. But do you think it causes the kidney disease because of lack of water and the kidneys? Yes, lack of water and hard work. Thank you. Okay. Thank you. A to są zakupy, jakie zrobiliśmy na tym markecie, żeby nie było, że nic nie kupiliśmy. Tam są banany, domatoty. Kup sobie może nóż dla mnie. No, wideo. Thank you. Nadia. Zobaczcie, motyle. Tam są wzgórza okalające Kigali, a tutaj jest właśnie market. I pani, która chroni się przed słońcem. To typówka w południowych krajach. Zobaczcie tutaj. Jak to jest dobrze zorganizowane, w sensie, że to jest murowane, jakoś ma to sens. Przeważa rwandyjska infrastruktura nad ugandyjską. Wymieniliśmy teraz tam pieniądze i przechodzimy na drugą stronę ulicy do miejsca, skąd weźmiemy autobus. Ariko Jobundi, jakoze i winira mu turaje. Tak sobie tutaj łazimy, szukamy teraz miejsca, gdzie się kupuje bilety, bo chcemy się dowiedzieć o ceny i godziny odjazdu autobusu, który będziemy jutro prawdopodobnie jechać do Ugandy. No i taka ciekawostka, zauważyłem przed chwilą, że praktycznie nie spotykamy w ogóle białych ludzi, nie spotykamy turystów, zarówno tutaj, jak i w Ugandzie, poza najbardziej turystycznymi takimi miejscami, w mieście, w największym mieście, w stolicy, a na takich targach praktycznie ich nie ma. Zresztą nie tylko na targach, po prostu poza turystycznymi miejscami, takimi najbogatszymi, gdzie są restauracje, albo jakimiś muzeami itd. itp. No cóż, no ja w sumie bez przewodnika być może też bym się nie chciał zapuszczać, cholera wie. Zobaczcie, tam właśnie konfiskują te rowery, rząd konfiskuje, prawdopodobnie nie mieli licencji albo coś w tym stylu. Tutaj są nowe autobusy, takie jak w Europie, takie jak u nas. Can you say to the people why the local people don't like them too much? You know, those buses are very good when you just sit, but when you stand, it's a very bad idea. And in the old buses, you never stand. Yes, that's the good ones, no? Yeah. Everyone is comfortable. When we bought the vegetables that we have here, they gave you a bag, right? I just bought it. Oh, you bought the bag, but yeah. It's not a plastic bag because it is not allowed in Iran.
We are keen to the environment. My jako Europa szczycimy się, że dbamy tak o środowisko, ale pod tym względem jesteśmy daleko w tyle. Za dużo plastiku, za dużo. Ja używam od jakiegoś czasu toreb materiałowych i radzę wam tego samego. Po prostu trzeba z nimi chodzić na zakupy i wtedy nie produkuje się pieprzonego plastiku tyle. Mój brat, ciekawe historie, którego kojarzycie, mówi, że zostanie po nas, tak jak po jakichś innych erach w przyszłości, że po nas pozostanie milimetr plastiku. I coś w tym jest. Trochę się zmęczyliśmy tym targiem i trochę zgłodnieliśmy i chcemy się napić kawy, więc mamy podjechać na motocyklach kawałek stąd, 5 minut stąd do centrum i podobno ma to kosztować 300 albo 400 franków, czyli o wiele taniej, a za mną możecie zobaczyć gnata tego policjanta. Konkrecik, co? Będziemy jechać do taksi i zobaczcie, jak one są przystosowane. Macie to miejsce na nogi normalnie, na wyparze. Is this like downtown Rwanda, downtown Kigali? Sorry, here. Yes, this is Kigali. Downtown. This is very nice. Yeah, very beautiful houses, the nicest place. And they are new, right? This is new, but yeah, this is new. Like 2 years. Mamy się wybrać na dach, żeby stamtąd zobaczyć Kigali i wam to pokazać. Cały czas śmigamy z zakupami. Stamtąd przyszliśmy, tam są bramki, gdzie sprawdzają, czy czegoś nie wnosi, standardowo tutaj, a zobaczcie, jak ten budynek wygląda w środku, jakie wypasy. Can you say if Kigali is expensive or cheap place for Rwandans to live? It is a bit expensive, you know. Kigali is a bit expensive. It requires someone to work. If you are lazy, you can't survive in Kigali. Po drodze wbiliśmy do sklepu z ubraniami, dziewczyny coś sobie wybierają. Ja też prawie coś przed chwilą kupiłem. Can you show this to the camera? Ja miałem kupić taką koszulkę, ale wydała mi się zbyt tradycjonalna trochę, żeby chodzić w niej po ulicy. Thanks. Więc zaraz poszukamy czegoś innego. Zobaczcie, ile tu jest rzeczy. These ones are more cool. Fifi! Fifi, please! Nowa venezolana con unos ruandeses. Kolczyki. Zobaczcie, kupiliśmy sobie takie t-shirty. Jeden jest taki dla Ignalin. A ja sobie wziąłem taki t-shircik. Myślę, że będzie spoko wyglądać w Europie. Z Rwandy t-shirt. I zobaczcie, wszystko jest zapakowane nie w plastik, tylko opakowania papierowe. Odkupiliśmy się trochę i jedziemy teraz na najwyższe piętro, żeby popatrzeć na Kigali z góry. A tak wygląda to centrum handlowe. Wygląda spoko. A na tym piętrze ciekawostka Obama Language Center. Niestety, z przyczyn niezależnych ode mnie nie udało się nagrać Kigali z dachu wieżowca w centrum. Popatrzmy więc na ujęcia, jakie zarejestrowałem z taksówki w drodze do Mount Kigali, wzgórza, które jest kolejnym celem naszej podróży tego dnia.
Wchodzimy w tej chwili na górę Kigali, skąd podobno fajnie widać miasto, a wy zobaczcie, jaką fajną sobie kupiłem bransoletkę z napisem Rwanda. Kolory są super. A teraz powtórzę, żebym już tej żenił, powtarzam i nagrywam to po raz szósty. Wchodzimy w tej chwili na murę Kigali. Since we are walking up the hill and I see the surrounding here, that it's clean, Anya and I, we thought that that's because of the fees that you have to pay when you put trash, but you told us there is a different reason why it's so clean in Rwanda. Yeah, Rwanda is clean not because of the fees that are charged for the one who blocked the rules, but because it is our tradition. We can't throw a trash in the road. Yeah, that's our tradition, not because of the fines. So basically, if you put a trash somewhere, you feel ashamed? You feel ashamed. Our right. Parents train us that it is a very bad to throw trashes in the everywhere. People come to meditate here? Yeah, because this is the quietest place and very good. It has good, I can say, climate, good vibe, and it's so quiet. You can come and do whatever you want. We actually met one woman with very traditional clothes. She, as you said, she probably came here to meditate. To meditate, and you can look over there. There are some other women who are meditating. They're just praying. Do you think it is a kind of a religion or? This kind of religion. Most of them are kind of religion. Local religion? Local religion. Jonas powiedział, że normalnie najczęściej zdarza się, że są tu małpy, ale trochę nam się nie poszczęściło, nie ma ich. Są za to drzewa iglaste, takie trochę polskie, przypominające mi osobiście. Właśnie się kapnęliśmy, że są tu ludzie z czterech kontynentów, z Afryki, z Ameryki Południowej, z Europy i z Azji. Koreanki jakieś, albo Chinki, albo Japonki. Tu macie bramę taką w afrykańskim stylu. Tutaj możecie zobaczyć mały lokalny sklep, a tam daleko w tle nowy szpital publiczny. The public education is for everybody in Rwanda? There's yeah. A lot of schools, both private and government ones. You pass exam, national exams, you just get a public school. Yeah, and in the university, the government offers chances to the poor students to go to university out of credit when they go. Ah, okay. Yeah, they will pay it when they got job. Hello. Hello. So, can you say that about the four groups of people and the taxes? That is very interesting. In Rwanda, we just have four categories of people, from the poorer to the richest. And each and everyone pay, we want to say to the insurance, you know? Yeah. Health insurance and everything. When you are poorer, you don't have something to pay, but rather government pay for you. In the medium stage, you pay less, and when you are rich, you just pay higher. And this is to cover the poorest families. Yeah. So how do they judge if somebody is poor or rich? They just do censuses and surveys. They just come to your place and see how you live, the daily income, if you have handicaps, things like that. When you are just poor and you are not able to work, government supports you. I said we just have a car in each and every sector. That is in charge of cleanliness and security. It moves across all the streets in the region. And the car have just passed. Yeah. You can see often also people cleaning the streets, right? Yes. They really focus on it here. There is a new road being constructed here. Photo opportunity. Yeah? What are you doing? In my college. Oh, okay, he's shy, let's go. Zobaczcie, tutaj robią tą drogę i to jest tak, że tutaj były wcześniej domy, w tym miejscu. Zburzyli te domy i zrobili drogę nową. Rząd płaci obywatelom po prostu za to, że może, że będą tu budować drogę. Zobaczcie, jaka ładna fasada tego budynku. Stylowa. Szliśmy i trafiliśmy do małej wioski. Nie chcę ludzi na chama nagrywać, ale jest tu ciekawie. Są maszyny do szycia na przykład, na których kobiety szyją ubrania, robią jakieś poprawki. Tu macie zielone banany, możecie zobaczyć. Yes, my brother, how are you? Hello. How are you? I'm okay. Okay, are you fine? Hello, I'm recording for YouTube, for my YouTube channel.
YouTube channel? Yes. Ah, okay. Yeah, my travels. You are a journalist? No, just for me, you know, just for the Polish people, because I'm from Poland. Yeah. So I travel around the world and I record my travels. And they want to see the world, how it is. Okay. Yeah. Okay. Have a nice day. You. Thank you. Your name? Bart, like Bart Simpson. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you. Okay, I'm very pleased to meet you. I'm very pleased to meet you too, sir. Yes. Thank my you. My name is Pasta Izai. I am Pasta. Pasta. Pasta yes. Izai is last name. Yeah. Okay. Yeah. Nice to meet you. My church is the Giovanni's Church. Church? You are a pastor? Yes, I am a pastor. Ah, okay, okay. I see. That's great. Yes. Church is here near the Hotel Bauba. This is my shop. Good luck with the shop and everything. Okay, thank you very much. Bye bye. God bless you. Bye bye. ¿Cómo estás? Bien. Very well. Tak więc jesteśmy, moi drodzy państwo, na małym targu w małej wioseczce. Jest tu bardzo kolorowo. Prawda, Ania? Tak, prawda. Bardzo fajnie. Bardzo nam się podoba. I tak skludnie. Wszystko jest takie ułożone. Jakby. I jest bardzo bezpiecznie, jak na taką małą wioskę. Myślę, że żadno z nas by się tak nie odważyło po prostu pójść sobie w Ameryce Południowej. Na pewno nie. I myślę też, że gdybyśmy tutaj byli... No ten pan chyba nie chciał, żeby go nagrywać. Ale myślę, że gdybyśmy tu byli sami, to by nam się nic tu nie stało także. Tak, i myślę, tak że myślę. Po prostu byśmy przeszli. Mhm. No, ale zawsze lepiej z przewodnikiem, znaczy zawsze, no. W kraju, którego zupełnie nie znasz, to ja na przykład wolę, żeby ktoś mi pokazał. Tym miejsce. Bardziej, że mówi dużo ciekawych rzeczy. No tak. Przed chwilą z nim rozmawiałem o szkole, o publicznym, o edukacji i tak dalej. A ty, Ania, nie zawsze z przewodnikiem. Ty często sama się lubisz zapuścić, co? Tak, no ja ogólnie tak lubię sama odkrywać. Znaczy teraz zaczynam zauważać zalety przewodnika, ale generalnie to tak sama jeżdżę. No właśnie. Ja myślę, że gdyby Ania nagrywała swoje przygody, a wiele mi opowiadała ze swoich podróży, między innymi ile miałaś lat, jak do Naddniestrza pojechałaś? 21. Autostopem? To myślę, że twoje podróże były też ciekawym vlogiem. W ogóle tak a propos podróżowania, a propos vlogów, to mnóstwo ludzi, których spotykam, ma o wiele ciekawsze przygody niż ja, tylko po prostu tego nie nagrywa. Także jest wielu podróżników nieznanych. A tak wygląda ta droga, którą remontują, tylko że kawałeczek dalej. Tu też będzie asfalt. The kids that we have passed, there was a little girl, right? Yeah. And she had a short hair. The girls here, all of them have short hair, and you told me now that it's illegal for the kids to have long hair in school. Yeah, actually, government schools are known to be education failure, and now most of people are not rich, so they take it as a uniform in schools. It is like a uniform. It's a tradition. If you have a short hair. Yeah, except for the private schools, they just allow it. Dzisiaj rano, gdy byliśmy na targu, gdy chodziliśmy, to jedna pani zaczęła mi skubać włosy na ręce. Tak jakby była zdziwiona, że te włosy są białe, że są blond, tak jakby, że są jasne. No ale tutaj w Afryce zdarzają się biali ludzie i to jeszcze bardziej biali niż my, czyli albinosi. Tak. Albinosów się w sposób specyficzny traktuje w Afryce, często w sposób bardzo zły. Możesz powiedzieć, jak to jest w Ugandzie? Tak, znaczy w Ugandzie ogólnie nie jest tak źle jak na przykład w Tanzanii, bo w Ugandzie oni po prostu nie otrzymują pomocy, której potrzebują. To znaczy edukacji w kierunku tego, że oni tak jakby nie mogą wychodzić tak bardzo na słońce, że powinni się smarować kremem, że grozi im rak, więc bardzo dużo albinosów po prostu wcześnie choruje na raka i nie dostają należytej pomocy od państwa, więc po prostu umierają, bo nie ma pieniędzy na chemioterapię ani na profilaktykę. Natomiast w Tanzanii przykładowo to już jest bardzo ciężki temat, ponieważ tam są wierzenia, że białe części ciała przynoszą bogactwo, więc ludzie po prostu napadają na albinosów, odcinają im części ciała lub zabijają i ćwiartują i wykorzystują do czarowania w celu uzyskania pieniędzy. No i niestety w Tanzanii znaczy już jest trochę lepiej, bo tam się bardzo działa w tym temacie. Są specjalne ośrodki, w których to jakby zamyka się tych albinosów, rodzice ich oddają po prostu, żeby byli bezpieczni. Is this a very rich environment here? Because the houses look really nice. The richest of Kigali, yes? Not of Kigali. There are very rich people in Kigali. Not here. But this is also not poor. It's also rich. Idziemy sobie dalej. Idziemy do wioski, gdzie mieszka nasz przewodnik. I zobaczyłem te dachy tutaj i zastanawiałem się, czy to nie eternit. Zobaczcie, tutaj pan, który stoi, zobaczył, że nagrywam jego dom i zaprosił mnie do środka. Okej, let's see.
Your friend where? Your friend. They are upstairs. Upstairs? Yes. Where are you going with your friend? We are going with my guide who lives there. Yeah. In another house on the other side. Yeah. So we are going to his place. Yeah, okay. Yeah. My family, they live in Poland. Really? Really? No. Okay. Wow. Nice to meet you. I'm Bart. Yeah. My grandfather, he lives in Poland. He lived? Yeah. Hi. In the past? Yeah. Hi. Hello. Hello. This is my sister. How are you? Hello. Hi. So wait, your grandfather used to live in Poland before? Before, yeah. Now or in the past? In the past. Really? Really. But when? But in September. Last year? Yeah, last year. Wow, that's very interesting. So what did he do in Poland? In Poland, he working in the business. Which city? I don't remember. Yeah. Anyways, thank you for inviting me to your place to that I could be your guest. Thank See you later. Thank you for inviting me. Yeah. Good luck. Good luck. See you, See you later. Bye bye. Bye. No ciekawe jak to z Polską, moi drodzy, u tego pana. Coś mi się wydaje, że ściemnia, ale to miłe, bo zaprosił, pogadaliśmy. Qué pasó? Creo que él me mentió que vivía en Polonia. Oh, te dijo que vivía en Polonia. Sí, su abuelo. Can you say about the people by the hill? By the hill? Of course, it's a slum and very dangerous. But the government is trying to move them out there. You would say dangerous? I wouldn't say dangerous. Why not? Because the altitude is high. And okay. I thought about being dangerous that people can rob you or something. No. It's not like the that. Case of Rwanda, right? Yeah, not the case. Rwanda is secure yeah. place. And you see, the government is trying to move them out to the safest place. Because you look, when it is too much rain, yeah. the houses would move away. That's why the government is just trying to move them to the modern places. I see. Yeah. It's dangerous because of the steep hill there. The steep, yeah. Powiedziałem przed chwilą naszemu przewodnikowi, bo zresztą mam takie rozkminy, że gdy ktoś mówi mi, że jest niebezpiecznie, to od razu myślę w sposób południowoamerykański, czyli że coś ci mogą zrobić. Więc powiedziałem mu, że myślę pod względem przestępczości, a on mówi mi, nie, tu nie ma przestępczości w Kigali, jest całkowicie bezpiecznie. I faktycznie, gdziekolwiek byśmy nie szli, gdziekolwiek byśmy nie nagrywali, w najciaśniejszych uliczkach, nawet takich jak ta, a zaraz wam ją pokażę, nigdy nikt nie powiedział, schowaj tą kamerę, bo jest niebezpiecznie, czy cokolwiek w tym stylu, nawet w takich miejscach. Tutaj jest taki, można powiedzieć, no coś, czym woda płynie, a my przechodzimy dalej. Kopkami takimi drewnianymi, boję się trochę tego. I idziemy za naszym przewodnikiem do miejsca, gdzie mieszka. Zapomniałem wam powiedzieć o tym, ale myślę, że większość z was to zauważyła, że tak jak w Ugandzie jeździ się po lewej stronie, bo tak jak w Wielkiej Brytanii jeżdżą, to tutaj jeździ się po prawej stronie, no bo tutaj była kolonia belgijska. I tak przyjęli po prostu, że jeździ się po prawej stronie, jak w kontynentalnej Europie. Co ciekawe, autobus, który jechał z Ugandy, a mówię to tylko po to, żeby pokazać wam tą panią, która niosła coś na głowie, który miał kierownicę po prawej, czyli był przystosowany do jeżdżenia po lewej, jeździł tutaj po prawej. No ale to już znamy z Europy, nawet w Polsce można jeździć takim samochodem, który ma kierownicę z drugiej strony, także nie jest to nic zaskakującego. Idziemy trochę dalej, tutaj po prawej stronie jakiś zakład rzemieślniczy, taki mały, nie wiem, pani coś szyje czy cokolwiek. Hello. Hello. Ludzie pozdrawiają, bardzo mili, serdeczni. Is white person Muzungu here also? Yes. Just like in Uganda. Yeah, Muzungu. Ah. Muzungu na nas tutaj mówią. Ale najczęściej nie z niechęcią, tylko pozytywnie. Doszliśmy sobie pieszo do wioski Jonasa. Do you live here or do you come from here? You live here still. I come from here. I see. Yeah, we're going to have our own house. Just rent house here. Ah, I see. But do you study in Kigali? No, my college is very far from here, in the southern province, 30 kilometers away from here.
But do you have to go there every day, or do you? No, I live there. I just rent the house close to the school. So it's another city completely. Yeah, I see. Italy, yeah, it's known. It's a very popular city. Tutaj chłopak z rodziny do nas nalewa wody. Is the water drinkable? Right from the tap, or is it better to boil it? Better to boil it. Yeah. Hello. Hello. How are you? Hello. How are you? Hello. How are you? I'm taking you to my house. Thank you. Jonas zaprosił nas do swojego domu i zadziwia mnie to, jak wszędzie używają tutaj światła LED-owego. Zarówno w Ugandzie, jak i tutaj. Zobaczcie, są LED-y. O, swojego mama, więc wyłączam kamerę. Na zdrowie. Na zdrowie. To jest charakterystyczne. W Rwandzie bardzo duże znaczenie ma mleko i tu jest napisane Gira Amata i to znaczy życzę ci, żebyś miał mleko. I to jest takie życzenie dla rodziny po prostu. Krowy i mleko w Rwandzie mają duże znaczenie. Dostałem na pożegnanie od Jonasa taką piłkę. Dziewczyny dostały takie bransoletki. Jego mama to robi. Tak z tego się utrzymuje, zajmuje się rękodziełem właśnie. Okazuje się, że tu jest cały magazyn. Też są torebki damskie, które jego mama zrobiła. Tutaj są takie podkładki pod naczynia. I to jest wszystko robione ręcznie, nie jest taka chińszczyzna, którą możecie kupić jako coś zrobionego w Afryce. A poza tym jeszcze taki wazonik. Wszystko zrobione ręcznie, bardzo fajne rękodzieło. Upon spending the time together to get today here in Kigali, I've learned an interesting story which is connected somehow with Poland, right? Yeah, I dedicated this to my friend called Kasia. She just Kasia is a Polish girl who lives in Spain. Yes. Yes. And her family. We didn't meet at first. She met my mother. My mother were in a critical condition. She were having a TB disease, you know, tuberculosis. And due to this issue that we are not making money, and she said, "What do you want the most?" "I want my children to get educated." And with a limited capacity of Kasia, she just said, I can help one of your children." And because my mother loved me so much, and I was elder of the family, my mother said, "Just support this guy." So I completed my secondary school with Kasia helping me and her family, because Kasia also was not rich really. But her grandfather, her mother, each and every one for her family did a lot of work to support my education. Actually, education is one thing and living is another. I would go to school, but because you can't go to school hungry. She just also suggested me to do the business of a tour guide. It is a service business. You can do it with your studies. Now that's how we are surviving. Of course, it is not. It is not. It's not really enough, right? Because you don't have that many tourists. Yes, the income from this job is unpredictable. But things is getting a bit good because we were poorer than we are. I can't say we are poor now. We are a bit developed somehow. Because now I can make little money. Jeżeli będziecie kiedyś tutaj w Kigali, to koniecznie skorzystajcie z usług Jonasa, bo jest dobrym guide'em i cóż, dajcie mu zarobić i poprawcie też poziom życia jego rodziny, dlatego że utrzymuje chłopak całą rodzinę. Kurczę, no muszę to jeszcze raz dzisiaj powiedzieć. Wyobraźcie sobie, jak mały jest świat. Poznajemy przewodnika, znajdujemy go przez internet, spotykamy się, pokazuje nam Kigali i mówi nam, że dziewczyna z Polski pomogła jego rodzinie, wyciągnęła ich z biedy i pomogła mu w uzyskaniu edukacji. Kasia, kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, wiem, że mieszkasz w Hiszpanii. Jeżeli to obejrzysz, odezwij się. Najpiękniejsze dobro, jakie mogą zrobić ludzie, to takie, o którym nikt się nie dowie. Ty właśnie tak zrobiłaś, a my się o tym dowiedzieliśmy przez przypadek. Jesteś bohaterką tego odcinka. So the guy in the uniform on the left is a local security, kind of a company, right? Yes. Is it a private company? Not private, the people's company. Ah, I see. The people who live here, they... Because we pay the security fees every month. I see. Yeah. To help those guys. But actually it's...
It's not really necessary because it seems safe. It's just that you guys like to be 100% safe, right? Yes. So it is even a kind of job creation. I see. Yeah. Not actually because there are too dangerous in the place. It is even a way of creating jobs. It's a way of fighting the unemployment. Yes. Był to trzeci i ostatni odcinek przedstawiający Kigali, ale nie jest to ostatni odcinek z Rwandy. Kolejnego dnia ruszyliśmy bowiem do obozu dla uchodźców z Demokratycznej Republiki Konga, co będziecie mogli prawdopodobnie obejrzeć za tydzień. Tymczasem zapraszam Was do obejrzenia jeszcze kilku klipów z Kigali.